Czyli pytanie, czy teraz mnie oni wypuszczą za tą bramę w końcu? Na te bagna. Czy gdzie indziej tu jest las? Tu? Witam ponownie. Cześć. Mówiłeś coś o butach? Nie. W żadnym razie. Nigdy nawet nie wspomnieliśmy o butach. Ani magicznych, ani żadnych innych. Dobra, a więc na pewno nie szukacie magicznych butów? Tak jest. No, to ja już sobie pójdę. To co? Pamiętaj tylko, że nie szukamy żadnych butów. Tak jest. Gdzie tu jest las? W takim więc razie. Ciekawy budynek. Zobaczę po prostu może w teleporcie. Mapa mi się pokaże. I może będzie widać las. Właściwie to jest jedyna minimapa w grze, więc miejmy nadzieję, że będzie. O, jest las! No i zajebiście. O, właśnie o tą bramę mi wtedy chodziło. Zamknięte na klucz. Zajebiście. A było już tak dobrze. Pióro, kaczki, kipiąca lawa. Znowu usuwanie wszystkiego, czego się da. Dobra, nic nie działa. Jest jakieś inne przejście? Halo, gro? Kiego podpalać? To nie przedszkole. Czemu ja nie mam nic, co mógłbym mu dać? Tego słupa chyba nie uda mu się zaabortować. Aha! Fajnie, dobra! Jesteśmy dziś świadkami wielkiego sportowego wydarzenia. Głównym bohaterem spotkania jest obrońca Arkadiusz Bąk. Jednak przed nim starcie z królem strzelców, młodym Romanem Złotym Trampkiem Koseckim. Nie wiedziałem, że można tutaj przejść. Kosa na Bąka. A może odwrotnie? Wygląda na to, że dziś na boisku jest tylko jeden niepokonany. Z tym mogę się zgodzić. A jest nim zawodnik noszący platynowane, magiczne buty sportowe, używane przez wszystkie międzywymiarowe gwiazdy futbolu. Takie smokoodporne? Z magiczną funkcją przyciągania piłki. Zszywane włosami top modelek. Właśnie. Obu dubbingowców też znam. Nie, ale mój brat ma i może mi pożyczyć. Wątpię. Może. Twój brat to Szajbus. Gdy Michał Kwiatek nadepnął mu na but, trzymał go głową w dół, aż mu krew poszła. Bo grał nieczysto. Michał ma tylko 8 lat. Przynajmniej nabrał zdrowych kolorków. Jego mama też. Jak ochłonęła, to przyszła. Kwiatkowa? Poskarżyć się? Tak. I co się stało? Moja mama się wściekła i zabrała bratu buty. Dlatego mogę je w każdej chwili pożyczyć. Super! Dasz założyć? Bo ja wiem. No weź. Wczoraj ci oddałem pół kanapki. Buty są lepsze niż pół kanapki. Ale to była kanapka z dżemem, masłem orzechowym, szynką, czekoladą i bananem. No dobra, ale daj słowo, że będziesz uważał. Jasne. Jakie lubisz kanapki? Z szynką, serem i kiszonym ogórkiem. A ty? Z curry i pastą rybną. No, brzmi źle. Albo z kiełbasą i musztardą. Ale najlepsza jest z lodami miętowymi, batonami czekoladowymi zamiast chleba, z bitą śmietaną i dżemem. Fakt. Przy
Przecież mówiłeś, że lubisz z szynką, serem i kiszonym ogórkiem. Tak, ale zaraz po kanapce z lodami. Dużo takich jesz? Mnóstwo. Ja też. Koniec! Cześć, obdartusy. Do kogo tam mowa? Spójrzcie na siebie krytycznie, wasze ciuchy są w strzępach. Specjalnie je postrzępiliśmy, tak jest fajnie. Zwłaszcza zimą. Ty nie jesteś fajny. To przebranie czarodzieja jest drętwe. Tak, wyglądasz jak palant albo dziewczyna. Dziewczyna. Macie coś przeciwko dziewczynom? Brzydko pachną i roznoszą zarazki. Wszyscy to wiedzą. O. Ja jestem bardzo fajny i śluz. On powiedział fajny śluz. Ale o co wam chodzi? Ja jestem fajny luzak i śluz. Śluz, to wiesz, z czym się kojarzy? Właśnie, a luzak to taki koń, co łazi luzem. Co? A jesteś Spox? Nie. Nie jest Spox. Kto nie jest Spox, ten ma problemy z małym. Zmyślacie. Nie zmyślamy, wszyscy to wiedzą. Ale ja nie. Bo jesteś głupi luzak i całujesz się z babami. Musicie się jeszcze, młodziaki, wiele nauczyć o płci pięknej. Powiedziałeś szluz. No, jesteś ża, tylko ża tak mówią. Ża? No, żadziaki. Tylko głupki tego nie wiedzą. Skoro tak, to tylko wielkouche, śmierdzące gnojki mówią ża. No to dlaczego tak nie mówisz? Właśnie. Ale tak naprawdę to chyba nie jest kanapka. Ej! Co? Poskarżę się waszemu tacie. Mój tata jest w więzieniu. Mój też. Napadają na banki. Bzdura. Lepiej tak nie gadaj, bo mu powiem. Jak mój brat się o tym dowie, przyjdzie tu i spuści ci łomot. Nie boję się twojego brata. Ma 2 metry i czarny pas karate. Każdy tak mówi. W waszym wieku plotłem podobne dyrdy małe. Dobra, ale pamiętaj, że cię ostrzegał. Naprawdę się wkurzy, jak się dowie. No i tak ci nie wierzę, ale w sumie nie ma powodu, żebyś mu mówił. Przemyślimy to. No, to na razie. Nie złapiesz nas, grubasie. Jesteś zbyt babowaty, żeby nas złapać. Nawet wyglądasz jak baba. Wyglądasz jak moja siostra, a ona jest naprawdę obleśna. Przejebałem się, czy na te niebieskie napisy. Z nosem, z nimi nie ma żadnej rozmowy. Jasne, że jest. I to klasyczna. Myślałem, że klasyczna kanapka musi być z chlebem. Biuro. Można dać taki specjalny, chrupki. O, włas! A nie, że z tego może będę mógł po prostu z tego sezamu plus sera i coś jeszcze zrobić kanapkę. Tak właściwie. Dlaczego to jest włas? Dobra, tędy nie przejdę. Jakieś dziwne drzwi. Chyba lepiej zapukam. Hasło. Co? Hasło. Musisz wystukać hasło. No dobra, ale... Cześć! Hello. Co? A, to ty. A kogo się spodziewałeś? Wróżki z prawdziwego zdarzenia. Ej! Ja chcę ci tylko pomóc. A, to co innego. Co tym razem? Żeby przejść przez te drzwi, musisz wystukać tajemny kod. Zrobisz to za pomocą klawisza akcja. Kiedy skończysz, naciśnij klawisz przedmiot, by wrócić do gry. Jaki jest kod? Nie mam pojęcia. Mogę wykorzystać jedno z moich 3 życzeń, żeby się dowiedzieć? Chyba jednej z 3 szarych komórek. Cześć!
Chyba lepiej zapukam. O co chodziło z tym pukaniem w takim razie? Wcześniej. Do używania kodu. Ale nadal jakieś nowe miejsca. Hej! Co? Znacie hasło do studzienki? No i co z tego? Powiecie mi czy nie? Jasne, że nie. Nie jesteś w naszej bandzie. A mogę być? Nie, jesteś za stary i za głupi. No, chłopaki, kupię wam fajki. My nie palimy. Jak palisz, to dopiero jesteś głupi. Każdy to wie. Fakt. Nie wygram z nimi. Do kogo gadasz? Do wyimaginowanego przyjaciela? Nie, do gracza. Stary i głupi. A do tego wariat. Gadasz z ludźmi, których nie ma, walnięty palancie. Nie jestem głupi. Wcale tak. Wcale nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Właśnie, że nie. Powiedziałeś coś niegrzecznego. Nieprawda. Mówiłem, że jesteś stary i głupi. Wszyscy to wiedzą. I tak nie chcę być w waszej głupiej bandzie. Każdy. Ale ja nie. Właśnie, że tak. Sam mówiłeś. Kłamałem. Nieprawda. No pewnie. Jesteś za głupi i za stary, żeby kłamać. Przejebane. Nie jestem stary. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. To będzie sam ten sam tekst? Wcale tak. Masz pewnie 60 lat. Mógłbyś już umrzeć. Nie zniżę się do ich poziomu. Bo jesteś za stary. I głupi. Poddaję się. Nie poddawaj się jeszcze. Dopiero się rozkręcamy. Nie jestem od tego, żeby was zabawiać. Słuchaj no, jeśli wymyślisz nam inną grę, powiemy ci, jakie jest hasło. Serio? Tak! Dobra. Ale w tej grze musi być piłka. I to musi być porządna gra. I musisz nam załatwić wszystko, co jest potrzebne do tej gry. Dobra, zaraz coś wymyślę. Ja pierdolę. Ciekawe, co to było za zgrzytanie? Uważaj. Pewnie, robią go z chrupkiej mąki i dodają takie różne... coś tam. Małe okienko, otwarte. To znaczy, że mogę tam wejść? Czy mogę użyć siatki na motyle i zrobimy ten... koszykówkę. Małe okienko, otwarte. Zajebiście, że otwarte, stroma do rzeczy. Halo. Pióro, kaczki, kipiąca lawa, kurz, rok. Dobra. Czego ten potwór by nie wciągnął? Nie mogę im zabrać piłki. Ale mogę za to zakończyć na dziś granie w tą piękną grę, za której niby ukończyłem jeden akt, ale w zasadzie za dużo tutaj nie zrobiłem chyba w dalszym akcie. No to lecimy! Czytaj grę! Wracamy do Szymka, którego będzie kiedyś trzeba przejść, więc wracamy do niego. 10,5 godziny mam. W ogóle gra chyba jest jednak na 20 coś godzin, a nie na 11, jak mówiłem ostatnim razem. A jestem dopiero na trzecim rozdziale, w miejscu, gdzie nie wiem co zrobić. I już mam na starcie zbagowanego psa. O, już się naprawił. A tu jest znowu zbagowane. I wodę. Co? Wodę. Do ciasta dodaje się wodę. Aha. Dobra, oni sobie ładnie gadają. Najwyższa pora rozważyć alternatywne metody leczenia. Tylko nie gadają o jakiejś wodzie i czymś, co myślałem, że może w miejscu będę miał coś ugotować. Może będę miał, mam masło, mam ser. Mam to. Cześć Kowaleks.
No ja nigdy nie przeszedłem tej gry, ja... Nawet pierwszego aktu nigdy nie przeszedłem, nawet połowę pierwszego aktu, jak kiedyś grałem te 11 lat temu czy 12. Nawet tutoriala nie przeszedłem, więc... Dla mnie to jest całkowicie nowa gierka. Kowalex, dziękuję za followka. Serduszko. Idźmy od nich. Moi zagadują wszystko, co się da. Dobra, to muszę znaleźć cokolwiek. Dobra, muszę przypomnieć sobie sterowanie. Już pamiętam. To muszę ogarnąć teraz, co mam zrobić w tej grze. Bo nie grałem w nią półtora tygodnia. Może tydzień. Mówili o jakiejś kanapce zrobieniu, czyli no mówię, mam... Mam sezam. Mam ser, mam masło. To jeszcze przydałoby się mieć chleb. A jeszcze chcę zobaczyć, czy do tego kościoła na pewno się nie da wejść. Na razie przynajmniej. Czy czasem nie przeoczyłem gdzieś przejścia, czy coś. Jakiegoś innego przejścia, znaczy się. Demono, JFK. Moja żona Zofia. Elvis żyje. Zaracza. I pełno innych słów. Dobra, nie da się tego otworzyć. Od jakichś innych stron. Tu się niestety powielają te same rzeczy. Czej. A! To jest ta sama tabliczka, jo, tylko wszędzie to samo wypisane. Taki bajer. Zaraza. Trzeci od góry. Tu też to zaraza i tu zaraza. Myślałem, że bardziej się postarali i popisywali więcej. A to jest jeden do jednego to samo. No tu jest jakaś mapa. I jest X na niej, na Świętej Polanie. Może kiedyś mi się do czegoś przyda to. Znając życie tak. Ale ogólnie Szymek Czardziejem jest dosyć polskim klasykiem. Nie wiem, jak to wygląda w innych krajach z popularnością tej gry, ale w Polsce... O, tutaj chyba nie wchodziłem. A nie, dobra, tu wchodziłem i się zastanawiałem, co z tym dzwonem. Jest dosyć... A nie, jest dzwon. Myślałem, że go nie ma. Jest dosyć... klasyczną grą. I mam teraz z nią okazję pograć. Dobra, do kościoła nie wejdę. A to chyba już drzwi żadnych innych nie ma. A mogę tutaj w ogóle użyć wykrywacza? Nie używałem go od... Coś z tobą nie tak? Jak według ciebie to ma działać? Pierwszej mapy. W sensie aktu drugiego. Muszę się przyzwyczaić, co jakim się przyciskiem tutaj robi w tej grze. O, drzewo! Coś z drzewem było. Może jabłka mogę strącić. Tak jak brzoz kwinie w pierwszym akcie. Ja je powinienem nadal mieć. Jest! Albo i nie. Inne co mi się kojarzy, to może kota będę mógł odłożyć. Kot na drzewie. Nie wiem, którym się odkładało, czy altem, czy enterem. Altem. O!
Klikając wszystko, co się da, odkryłem. Coś. Co ja zebrałem, pomidor? No i zajebiście, klikanie wszystkiego pomaga. To jest pomidor? Kaszan. Kolejny. Cholernie brytyjskie. Nie mam pojęcia, do czego może być kaszan mi potrzebny w tej grze. Ale mam coś nowego. Jajo. No to już zawsze jakiś plus. Myślałem, że już się ściął na maksa. Gdzie ja bym mógł tutaj pójść? Po cokolwiek. Wróćmy może do Maga. W takim razie. On często miał jakieś nowe teksty, jak się wykonywało cokolwiek innego. Teraz znalazłem tych chłopaków. I przy okazji... To tajne przejście. Kto wie? Do klubu nocnego nie mogę wejść. No to wejdźmy do... Co miało być? Do niego. Cześć, młody. Hubercie. Hubercie. No na razie mi nic nie dał, więc wiesz. Wyłącz ekwipunek. Wait! Teraz sobie przypomniałem, że ja mam takie coś jak jojo. W tej grze. Cześć. Nie to. Do widzenia. O tym już gadałem z nim, więc rypać. Może mogę zabrać flaszkę? W teorii mogę. W praktyce wygląda tak, jak wygląda. Może od innej strony. Przeteleportujesz się do mnie? Aha. A może jakiś nowy tekst będzie miał. Dzięki temu. Nie. Na razie. Do widzenia. A do Kalipsa będę musiał pójść, może będzie miał jakieś nowe informacje na temat czegokolwiek. Tu się niestety nadal nie da wejść. A u góry chyba nic nie będzie. Chyba, że może grillowane kaszany mogę zrobić, bo tutaj był grill. I to odpalony na dodatek. Tutaj. Albo jeszcze trochę niżej. Ja, tutaj. Albo cokolwiek innego grillowanego do jedzenia. Ser nie, kaszan nie. Pióro, kaczki, kipiąca lawa, kurz, robaki, czego te... No to się nie da nic. Dobra. A to jest dobra metoda, żeby sprawdzić, czy cokolwiek się da tutaj zrobić. Bo tak na razie rip. Przejść przez bramę nie mogę. Bo nie mam dostępu. Ta ściana wygląda źle. To idźmy do Kaplipsa popytać się. To coś, kamera się zrypała. Powinna być drugą stroną. Chyba, że przy wychodzeniu ona dobrze wyglądała. Cześć. O. Wiesz, gdzie znajdę skrzata? Cokolwiek nowego. Rozumiem, że to będzie twój towarzysz. Tak. Strasznie trudno znaleźć skrzata. No coś ty. Na szczęście w lesie
aż się od nich roi. Jednak... O tym mówiłem, mówił mi już. Tylko w nocy. Co z tego? To przygodówka, tu nigdy nie zapada noc. True. Mam przyjemność cię poinformować, że od twojej ostatniej wyprawy technika poszła naprzód. Tak, mam 3 wymiary i ręce jak sześciany. Zarezerwowałem ci pokój na górze. O! Miło. Możesz tam przekiwać do zmroku. Czy jednak zajebiście do niego chodzić? Wiesz może, jak powinienem się zabrać do łapania skrzata? Użyj siatki na motyle. Świetny pomysł. Dość tej bezprzedmiotowej paplaniny. Nara. Żegnaj. Czyli zajebiście do niego było pójść. Pytanie, czy tu jest napisane, do jakiego pokoju to jest. Czy będę miał też testować z wszystkim. Już do mojego pokoju w karczmie. No, czyli tak niezbyt. Ale no, jest coś nowego. Czyli faktycznie mogę popchnąć fabułę do przodu. To może będą po prostu wyjść z miasta. Chyba, że on jest w mieście gdzieś. Ten skrzat. Leć. To może zobaczę ducha. Po tej stronie też są drzwi? Są. O, jest! Czy to nie była 6? Milutko, jak w domu. Ja nic nie widzę. Nic więcej tam nie ma. Dobra, wejdźmy do pokoju na razie. Może będzie coś tutaj ciekawego. Mogą się zamknąć drzwi, czy nie? Chyba nie. Czyli szafy nie zobaczę. Na zewnątrz jest płaski dach. O, to będę mógł wyjść. W szafie nic. Tu się mogę położyć, ale tu jest jakiś garnek czy coś. Zetknąć się kładło. A chyba go nie mogę podnieść. Dobra, wejdźmy. Komin i jakiś chyba inny pokój, jo? A na razie tutaj nie mogę wejść ani nic. A co z kominem? Czy ja wyglądam na świętego Mikołaja? No może nie. Używanie wszystkiego, co się da. O! I magia. Mam nadzieję, że nie policzą mi za spalenie koca. Coś dostałem za spalenie koca? Czy to jest... aż tak nieprzydatne, zbytnio do niczego. Dobra, przespać się można. Przez poduszkę. Jest wypchana poliestrem. Ja jestem uczulony na tworzywa sztuczne. Okej. I poduszka magicznie zniknęła. Nie usnę bez miękkiej, pierzastej poduchy. O Jezu. O. Czym to jest?
spoko. Poszewka na poduszkę. Czyli co, ten kot po prostu spaliłem?